Musimy próbować wszystko, bo nam dzisiaj ta gra jakoś nie szła. Robiliśmy wszystko, trener robił wszystko, żeby jakoś to zażarło. Te pierwsze dwa sety jeszcze nam ta gra jakoś tam wychodziła, ale później się załamało i już graliśmy swoje, oni byli dzisiaj w bardzo dobrej dyspozycji, co pokazali, wygrali z nami 3-1. My musimy teraz szybko wyciągać wnioski, bo już następny mecz już jutro, także teraz chwila odpoczynku i jutro o 10 bodajże kolejny mecz, także musimy się już powoli skupiać na tym następnym meczu. Musimy patrzeć tylko na swoją grę. Wiadomo, że gdzieś ten wynik jest, wiadomo, że każdy chce wygrywać, ale ten wynik jest gdzieś może nie drugorzędną rzeczą, ale jednak troszkę mniej ważny. I myślę, że u nas było bardzo duże przemeblowanie składu i też gdzieś jeszcze potrzebujemy czasu, bo widać, że momentami gramy dobrze, a potem po prostu tracimy punkty seriami. I myślę, że tutaj musimy jakby poprawić te elementy i troszkę utrzymywać równiejszy poziom i bez różnicy, w jakim zestawieniu wychodzimy, bo mamy naprawdę szeroki zespół, szeroki skład i naprawdę każdy potrafi wnieść coś do tego zespołu. I po prostu zostaje nam jeszcze pracować. Mamy trochę czasu i miejmy nadzieję, że po prostu poprawimy te elementy, w których sobie teraz radziliśmy trochę gorzej. To cieszy, że jesteśmy w halach, nie zamknęli nas nigdzie. I w końcu po tych przerwach możemy tutaj grać. Kibice też są. Także cieszymy się z tego i liczymy teraz na jeszcze większą ilość kibiców. I czekamy w spokoju. Trenujemy i gramy dalej. Czy na razie trzeba myśleć o tym, o tych pierwszych meczach, bo wiadomo, jaka jest sytuacja teraz ogólnoświatowa. Do tego wylosowaliśmy też zespół z Białorusi, więc tam też ta sytuacja nie jest najlepsza, więc no musimy czekać na jakieś kolejne decyzje, bo podejrzewam, że to się normalnie nie potoczy wszystko. I zobaczymy. No przede wszystkim musimy te dwa mecze na początku wygrać. Myślę, że jesteśmy w stanie awansować do tej grupy. Tam bodajże jest Zenit Kazan, z tego co tam chłopaki śmiali, że Kuba Bucki będzie już grzał armatę na nich, jakbyśmy awansowali, a to jest długa droga, ale będziemy się starać, będziemy robić wszystko, aby tam się znaleźć i pokazać jak najlepszą siatkówkę.